Jonathan Edwards, najwybitniejszy amerykański kaznodzieja i teolog okresu kolonialnego, urodził się 5 października 1703 roku. Edwards był jednym z najważniejszych i najbardziej oryginalnych teologów filozoficznych Ameryki. Odegrał kluczową rolę w kształtowaniu pierwszego wielkiego przebudzenia i widział niektóre z pierwszych przebudzeń w latach 1733–35 w swoim kościele w Northampton w stanie Massachusetts. Założył odrębną szkołę teologiczną znaną jako Teologia Nowej Anglii. Ktoś w rodzaju cudownego dziecka, Edwards, wstąpił do Yale w wieku 13 lat. W 1727 roku poślubił Sara Pirpont, wówczas 17-letnia, pochodzącą ze znanej rodziny duchownej z Nowej Anglii. Pobożność Sary nie miała sobie równych, a jej relacja z Bogiem od dawna stanowiła inspirację dla Edwardsa miała promienne i pogodne usposobienie, była praktyczną gospodynią, wzorową żoną i matką jego jedenastu dzieci. Dziś Edwards jest najbardziej znany z kazania grzesznicy w rękach gniewnego Boga, wygłoszonego podczas kolejnego przebudzenia w 1741 roku, które nastąpiło po trasie George'a Whitefielda po trzynastu koloniach. Szkoda, że w powszechnym mniemaniu jego wkład został zredukowany do jednego kazania, które stanowiło bardzo małą część jego wspaniałego dorobku. Edwards napisał wiele książek, w tym: 1. Dobroczynność i jej owoce. 2. Protestancka miłość lub obowiązek miłosierdzia wobec ubogich, wyjaśniony i egzekwowany 1732. 3. Rozprawa o celu, dla którego Bóg stworzył świat. 4. Wolność woli i rozprawa o cnocie. 5. Znaki rozpoznawcze dzieła Ducha Bożego. 6. Boskie i nadprzyrodzone światło, natychmiast przekazane duszy przez Ducha Bożego. 1734. 7. Wierna opowieść o zaskakującym dziele Bożym w nawróceniu setek dusz w Northampton. 8. Wolność Woli. 9. Historia dzieła odkupienia, w tym spojrzenie na historię Kościoła. 10. Życie i pamiętnik Davida Brainerda, misjonarza wśród Indian. 11. Natura prawdziwej cnoty. 12. Grzech Pierworodny, 13. Niektóre myśli dotyczące obecnego przebudzenia w Nowej Anglii oraz sposobu, w jaki powinno być uznawane i promowane, 14. Uczucia religijne: David Brainerd, którego biografię napisał Edwards, sam jest godną uwagi postacią chrześcijańską. Urodzony w 1718 roku Brainerd uczęszczał do Yale, aby studiować w kaznodziejstwo, na drugim roku został odesłany do domu z powodu gruźlicy. Kiedy wrócił w następnym roku 1740, napięcie między studentami a wydziałem było wysokie, ponieważ po przebudzeniu George'a Whitefielda wydział uważał studentów za zbyt entuzjastycznie nastawionych do religii, podczas gdy studenci uważali wydział za zimny i ledwo chrześcijański. Ta dynamika jest rutynowo obserwowana do dziś w naszych seminariach i wydziałach religii. Brainerd został wydalony z Yale z powodu kilku niepolitycznych komentarzy na temat bezbożnych nauczycieli, ale otrzymał licencję na nauczanie przez grupę ewangelików znanych jako nowe światła. Zwrócił uwagę Jonathana Dickinsona, czołowego prezbiteriańskiego w New Jersey, który bezskutecznie próbował przywrócić Brainerd'a na Yale, a następnie zasugerował, aby Brainerd poświęcił się pracy misyjnej wśród rdzennych Amerykanów wspieranej przez Towarzystwo w Szkocji na rzecz propagowania wiedzy chrześcijańskiej. Brainerd został zatwierdzony do tej pracy misyjnej 25 listopada 1742 roku. Najpierw pracując w Kaunamik, osadzie mohikańskiej w pobliżu dzisiejszego Nassau w stanie Nowy Jork, a następnie wśród Indian Delaware na północny wschód od Betlejem w Pensylwanii, gdzie pozostał przez kolejny rok. 5 października 1744 roku Brainerd rozpoczął swoją posługę dla rdzennych Amerykanów mieszkających wzdłuż rzeki Suscana w Crosswicksung, New Jersey. W ciągu roku kościół indiański w Crosswicksung liczył 130 członków. Brainert napisał w swoim dzienniku, nie mogłem mieć wolności w myślach o innych okolicznościach lub sprawach w życiu, całym moim pragnieniem było nawrócenie Pogan, a cała moja nadzieja była w Bogu, Bóg nie pozwala mi podobać się lub pocieszać nadzieją zobaczenia przyjaciele, wrócić do mojej znajomych i cieszyć się światowymi wygodami. W listopadzie 1746 roku Brainerd był zbyt chory, aby dalej służyć plemionom, więc przeniósł się do domu Jonathana Dickinsona w Elizabethtown w stanie New Jersey, a później do domu Jonathana Edwardsa w Massachusetts, gdzie pozostał aż do śmierci w 1747 roku. W tym czasie Jerusza Edwards, 17-letnia córka Jonathana, opiekowała się Brainerdem i między nimi powstała więź. W końcu zostali zaręczeni, ale 29-letni Brainerd zmarł na gruźlicę, zanim mogli się pobrać. Barinerd jest pochowana na cmentarzu Bridge Street Cemetery w Northampton obok Jeruszy Edwards, która w następnym roku zmarła tragicznie na chorobę płuc, którą zachorowała podczas karmienia Brainerdem. Życie Davida Brainerda miało konsekwencje. College of New Jersey–Princeton został założony z powodu niezadowolenia synodów presbiteriańskich w Nowym Jorku i New Jersey z Yale, zwłaszcza z powodu wydalenia Brainerda z Yale i odmowy przyjęcia go. Pierwsze zajęcia w Princeton odbyły się w domu Dickinsona w maju 1747 roku podczas gdy Brainerd był tam. Dartmouth zostało założone w 1748 roku przez Eleazara Wiloka, zainspirowanego przez Brainerda jako szkoła dla rdzennych Amerykanów i kolonistów. Trwały wpływ Brainerda wynika po części z jego biografii Jonathana Edwardsa, opublikowanej po raz pierwszy w 1749 roku. Natychmiast zyskała uznanie, a John Wesley nalegał niech każdy kaznodzieja uważnie czyta życie Davida Brainerda. Być może największym dziełem Jonathana Edwarda była historia dzieła odkupienia, która śledzi plan zbawienia na przestrzeni wieków. Pod względem zakresu i ambicji jest porównywalny do wielkiego boju Ellen White. Edwards stwierdza, że dzieło odkupienia jest dziełem, które Bóg wykonuje od upadku człowieka aż do końca świata. Słusznie argumentuje, że Boże dzieło odkupienia było zaplanowane i przygotowane przed stworzeniem świata. Opisuje dzieło szatana. Szatan usiłował udaremnić Boży plan dla stworzenia przez poniżenie Go, upokorzenie świata, zniszczenie dzieło Boga, wyrwanie mu rządów z jego rąk, uzurpowanie sobie tronu i ustanowić siebie Bogiem tego świata zamiast tego, który to zrobił. W tym celu wprowadził grzech na świat, a uczyniwszy człowieka wrogiem Boga, wprowadził winę, śmierć i najstraszliwszą nędzę. Ale Boży plan odkupienia pokona dzieła diabła. Częścią pierwotnego planu Bożego w tym dziele było zniszczenie dzieł diabła i pomieszanie mu we wszystkich jego zamiarach. Pierwszy list Jana, rozdział 3, werset 8, w tym celu objawił się Syn Boży, aby mógł zniszczyć uczynki diabła. Częścią jego planu było triumf nad grzechem i zepsuciem ludzi oraz wykorzenienie z serc swego ludu przez upodobnienie do siebie. Zaplanował również, aby jego łaska zatriumfowała nad winą człowieka i nieskończoną winą grzechu. Ponownie było to częścią jego planu, aby zatriumfować nad śmiercią, a jednak jest to ostatni wróg, który zostanie zniszczony, ale ostatecznie zostanie pokonany i zniszczony. W ten sposób Bóg wydaje się chwalebny ponad wszelkie zło i triumfujący nad wszystkimi swoimi wrogami przez dzieło odkupienia. Dusza człowieka została zrujnowana przez upadek, obraz Boga został zniszczony, natura człowieka została zepsuta i stał się martwy w grzechu. Bożym planem było przywrócenie duszy człowieka do życia i boskiego obrazu w nawróceniu, kontynuowanie przemiany w uświęceniu i doskonalenie jej w chwale. Ciało mężczyzny zostało zniszczone, po upadku stał się przedmiotem śmierci. Bożym planem było przywrócenie go z tej ruiny, a nie tylko wyrwanie go ze śmierci w zmartwychwstaniu, ale także wyrwanie go z samej śmiertelności, upodabniając go do chwalebnego ciała Chrystusa. Świat został zrujnowany, podobnie jak człowiek, tak skutecznie jakby został ponownie zamieniony w chaos, całe niebo i ziemia zostały obalone. Ale zamysłem Boga było odnowienie wszystkiego i jakby stworzenie nowego nieba i nowej ziemi księga Izajasza, rozdział 65, werset 17. Oto stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię, a te pierwsze nie zostaną zapamiętane ani w pamięci. Drugi list Piotra, rozdział 3, werset 13: Mimo to, zgodnie z jego obietnicą, oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Edward twierdzi, że pośrednicząca funkcja Jezusa rozpoczęła się natychmiast po upadku naszych pierwszych rodziców. Gdy tylko człowiek upadł, Chrystus rozpoczął swoją pracę pośrednictwa. Wtedy to zaczął wykonywać pracę i urząd pośrednika. Podjął się tego, zanim powstał świat. Współdziała z ojcem, aby pojawić się jako pośrednik człowieka i objąć ten urząd, kiedy nadarzy się ku temu okazja przez całą wieczność. Ale teraz nadszedł czas. Chrystus, odwieczny syn Boży, przyodział się w charakter pośredniczący i w nim stanął przed ojcem. Natychmiast wkroczył pomiędzy święty, nieskończony, obrażony majestat, a obrażającą ludzkość. Został przyjęty na swoim stanowisku i w ten sposób gniew został powstrzymany przed pełną egzekucją tej niesamowitej klątwy, którą człowiek sprowadził na siebie. Historia dzieła Odkupienia, strona 17. L. White zgadza się, że posługa Chrystusa rozpoczęła się wraz z upadkiem. Upadek człowieka napełnił smutkiem całe niebo. Świat, który stworzył Bóg, został skażony przekleństwem grzechu i zamieszkany przez istoty skazane na nędzę i śmierć. Nie było ucieczki dla tych, którzy złamali prawo, aniołowie przestali śpiewać pieśni uwielbienia. Na całym niebiańskim dworze trwała żałoba po ruinie, jaką spowodował grzech. Syn Boży, chwalebny wódz niebios, został poruszony litością dla upadłej rasy. Jego serce było poruszone nieskończonym współczuciem, gdy nieszczęścia zgubionego świata pojawiły się przed nim. Ale boska miłość stworzyła plan, dzięki któremu człowiek może zostać odkupiony. Złamane prawo Boże wymagało życia grzesznika. W całym wszechświecie był tylko jeden, który mógł w imieniu człowieka zaspokoić jego roszczenia. Ponieważ boskie prawo jest tak samo święte jak sam Bóg, tylko jeden równy Bogu mógł dokonać przebłagania za jego przekroczenie. Tylko Chrystus może odkupić upadłego człowieka od przekleństwa prawa i przywróć go ponownie do harmonii z niebem. Chrystus wziąłby na siebie winę i wstyd za grzech, grzech tak obraźliwy dla świętego Boga, że musi oddzielić Ojca i Jego Syna. Chrystus miałby sięgnąć do głębin nieszczęścia, aby uratować zrujnowaną rasę. Wstawiał się przed Ojcem w obronie grzesznika, podczas gdy zastępy niebieskie oczekiwały na wynik z wielkim zainteresowaniem, którego słowa nie są w stanie wyrazić. Długo trwała ta tajemnicza obcowanie Rada Pokoju Zachariasz rozdział 6, werset 13 dla upadłych synów ludzkich. Plan zbawienia został ustanowiony przed stworzeniem Ziemi, ponieważ Chrystus jest barankiem zabitym od założenia świata. Księga Objawienia rozdział 13, werset 8. Patriarchowie i prorocy strona 63. Edwards stwierdza, że Aniołom powiedziano natychmiast po upadku, że istnieje plan odkupienia, w którym Syn Boży odgrywa centralną rolę pośrednika, i dlatego możemy przypuszczać, że natychmiast po upadku Adama w niebie stało się wiadome wśród Aniołów, że Bóg miał plan odkupienia w odniesieniu do upadłego człowieka, że Chrystus wziął teraz na siebie urząd i pracę pośrednika między Bogiem a człowiekiem, i że mieli być Mu podporządkowani na tym urzędzie. Historia dzieła odkupienia strona 17. Ponownie Ellen White opisuje tę scenę w niebie. Plan, dzięki któremu tylko zbawienie człowieka może być zapewnione, obejmował całe niebo w jego nieskończoną ofiarę. Aniołowie nie mogli się radować, gdy Chrystus otworzył przed nimi plan odkupienia, ponieważ widzieli, że zbawienie człowieka musi kosztować ich ukochanego wodza niewypowiedzianą biada. W smutku i zdumieniu słuchali jego słów, gdy mówił im, jak musi zstąpić z niebiańskiej czystości i pokoju, jego radości, chwały i nieśmiertelnego życia i wejść w kontakt z degradacją ziemi, aby znieść jej smutek, wstyd i śmierć. Kiedy jego misja jako nauczyciela powinna się zakończyć, musi zostać wydany w ręce niegodziwych ludzi i poddany wszelkim zniewagom i torturom, do których wyrządzenia szatan mógłby ich natchnąć. Musi umrzeć najokrutniejszą ze śmierci, wyniesiony między niebiosa a ziemię jako winny grzesznik. Musi przeżyć długie godziny agonii tak straszliwej, że aniołowie nie mogą na nią patrzeć, ale zasłaniają twarze przed tym widokiem. Musi znosić udrękę duszy, zakrywanie twarzy Ojca, podczas gdy winę wykroczenia, ciężar grzechów całego świata powinien spoczywać na nim. Edwards zauważa, że system składania ofiar został ustanowiony zaraz po upadku, a nie zaraz po wyjściu z Egiptu i że wskazywał na ofiarę Chrystusa. Następnie wysuwa błyskotliwy argument, że właśnie dlatego każda religia pogańska zawiera także takie czy inne ofiary, instytucja ofiar była wielką rzeczą uczynioną w celu przygotowania drogi na przyjście Chrystusa i dokonania odkupienia. Ofiary Starego Testamentu były bowiem głównym ze wszystkich starotestamentowych symboli Chrystusa i jego odkupienia, i dążyła do ustanowienia w umysłach widzialnego Kościoła Bożego konieczności przebłagania ofiary, aby bóstwo było zadowolone z ofiary za grzech, i w ten sposób przygotował drogę do przyjęcia chwalebnej Ewangelii, która objawia wielką ofiarę w widzialnym Kościele i nie tylko, ale przez świat ludzkości albowiem z tej instytucji ofiar wszystkie narody wywodziły zwyczaj ofiarowania się bogom, aby zadośćuczynić za swoje grzechy. Bez niej nie znaleziono żadnego narodu, choćby barbarzyńskiego.